Cześć, tu Ernest! Nowy sezon oznacza mnóstwo zmian w grze. W tym filmiku na początek przekażę wam kilka bardzo przydatnych ciekawostek. Następnie rzucimy okiem na sekretne zmiany, które zaszły na wyspie, a na koniec zajmiemy się soczystymi wyciekami na temat nowego pojazdu, skinów i nie tylko. Oglądajcie do końca. Na początek chciałbym poprawić mój poprzedni filmik. Niestety pomyliłem się. To, ile jest złota na złotym stylu skinów w Fortnite, zależy od wbitego poziomu w sezonie. Nie znamy dokładnej tabeli poziomów. Złoty Midas powinien być w całości pokryty złotem na 125 poziomie. Wygląda na to, że każdy skin wbija się osobno. Całego złotego bananka będzie można zacząć wbijać dopiero, gdy się go odblokuje, czyli po wbiciu 300 poziomu. Okej, zaczynajmy. Na początek protipy. Na wyspie w różnych miejscach można znaleźć nowe zbiorniki z gazem Kaboom. Miejcie je na uwadze, ponieważ można je podnosić i nimi rzucać. Taki zbiornik po zestrzeleniu wybucha i zadaje obrażenia, ale bądźcie ostrożni. Jeśli stoicie obok takiego zbiornika, to wystarczy, że wieżyczka lub pomagier przypadkowo strzeli w taki zbiornik, aby was zamienić w pył. Leczenie w Fortnite praktycznie się nie zmieniło w tym sezonie. Nie ma żadnego nowego sposobu na uleczenie się, jednak w grze jest nowa funkcja leczenia. Od startu drugiego sezonu można rzucać leczeniem. Mam tu na myśli rybki, potki, apteczki i tak dalej. To jest ciekawostka, o której warto pamiętać. Leczenie ma niemały zasięg rzutu, więc to idealny sposób na podanie rybki czy apteczki komuś, kto jest w burzy lub w innym boksie. Rzucanie leczeniem może też się przydać, gdy goni was szlefa, a nie macie miejsca w ekwipunku, aby wziąć wszystkie leczenia. W taki oto sposób można przeżonglować wszystko. Na uwadze miejcie też to, że w strzeżonych bazach można używać ciał powalonych pomagierów do skanowania. Tym sposobem otworzycie skrzynki i drzwi wymagające skanu postaci. To bardzo przydatny trik, jeśli w pobliżu nie ma budki telefonicznej. W niektórych bazach są generatory. Gdy taki generator zniszczymy, prąd odcina się od wszystkich kamer i wieżyczek. Dzięki czemu my nie musimy się już nimi przejmować. Ale skanery do drzwi i skrzynek dalej będą aktywne. Na wyspie pojawiły się jeszcze nowe monetki, punktów doświadczenia. Po aktywowaniu takiej monetki rozsypuje się ona na wiele mniejszych monetek, które możemy zebrać, ale jest na to tylko kilkanaście sekund. Nie będą one tak leżały całą grę. Jako ciekawostkę dodam też, że w trybie na pożanki zaszły takie oto zmiany. Szczerze mówiąc, to teraz o wiele lepiej mi się w ten tryb gra. Twórcy gry dali znać, że do puli broni w tym trybie dodadzą bronie, które wypadają tylko ze skrzynek w strzeżonych miejscach. Pomagierów w napożance nie będzie, ale specjalne bronie już tak. Będą na ziemi, w skrzynkach i tak dalej. Dobra, pora odwiedzić podziemia wyspy. Na start tego sezonu na wyspę zawitało aż 5 nowych, nazwanych miejscówek. Ale to nie wszystko. Strzeżone miejsca pojawiły się jeszcze w paru innych miejscach. Swojej własnej bazy doczekały już nawet pluszowe misie. Ale to za moment. W przyjemnym parku są toitoje. Z pozoru są to zwykłe kryjówki, ale tak naprawdę to są sekretne przejścia do podziemnej bazy wroga. Zanim tu przyjdziecie, przygotujcie lepiej jakąś broń. Pomagierzy tutaj są uzbrojeni po zęby. Do tego po wejściu automatycznie jesteście otoczeni przez wrogów. Takie sekretne przejścia mogą wam się przydać, jeśli jesteście w nieprzyjemnej sytuacji. Teraz w sumie już rozumiem, dlaczego usunięto pułapki. W takiej sytuacji dostałbym pułapkę od wroga, a tak mam szansę go zlikwidować i cały pojedynek zakończy się w zależności od tego, kto ma lepszego cela. Kosze na śmieci też są sekretnymi przejściami. Niektóre śmietniki toitoje, w sumie to większość, to łączniki między dwoma różnymi miejscówkami na ziemi. Nie wszystkie tunele prowadzą do podziemnych baz. Jak o bazach mowa, to z mapy zniknęły prawie wszystkie obozy Alter i Ego. Pozostała po nich tylko sucha trawa. Ale to nic. Zastąpiły je sekretne podziemne bazy i kryjówki. Takie jak ta w przyjemnym parku, o której mówiłem przed chwilą. Inna taka baza znajduje się tuż pod chatką w piszczącej puszczy. Tutaj nie ma ochroniarza, ale dzieje się coś dziwnego. Zebrały się tu pluszowe misie, z pluszowym nickiem Fury na czele. Mają nawet swoje własne więzienie, w którym zamknęli gnomka. Czy to największy zbrodniarz na wyspie? Co ciekawe, ta sama ekipa misiów przeprowadziła napad na jedną z ciężarówek w poprzednim sezonie. Jestem ciekaw, co takiego narobił w tym sezonie. Pamiętacie może ten oto domek, w którym zrobiono lukę w podłodze pod koniec pierwszego sezonu? Już wiemy, na co była ta dziura. Teraz jest tutaj kryjówka Alter. Nową kryjówką umieszczono też w piwnicy zniszczonego domku, który stoi obok przyjemnego parku. Ale tutaj nie ma żadnego logo, ani Alter, ani Ego. Siedziba stacji radiowej na szczycie góry też doczekała się nowej, odpicowanej piwnicy. Ale bądźcie ostrożni, pomagierzy mroku chronią tego miejsca ze swoimi ciężkimi karabinami. A nad ziemią w sklepowej sadybie otworzono dwa biura. Jedno Alter, a drugie Ego. Spójrzcie tylko, jak na siebie szpiegują. Albo tutaj. Ale oni są wścibscy.
Jeszcze jedna siedziba Ego stoi na górce przy piszczącej puszczy. Tutaj na zewnątrz są dwa szeregi toalet. To chyba jakieś pole do testów tuneli. Skarbiec nie został otwarty. Tak pewnie będzie stał do końca tego rozdziału. Ale obok otwarto fabrykę pudełek. Jest tutaj dużo pudełek, pudełek i palet. To nie wszystkie sekretne zmiany. Wyspa skrywa jeszcze mnóstwo mniejszych zmian, które tylko czekają, aż się na nie napotkacie. Grajcie i rozglądajcie się. Nadeszła pora na nadchodzące przedmioty. Zacznijmy od najciekawszego, czyli nowego pojazdu. Co sezon na pole bitwy Fortnite wprowadza nowy sposób poruszania się. Ze zwiastuna tego sezonu wynika, że tego sezonowym pojazdem będą helikoptery. Tak, helikoptery. W każdej miejscówce agentów są lądowiska dla helikopterów, ale to nie wszystko. Na zwiastunach tego sezonu wyraźnie widać już same helikoptery. Niestety nie widzimy ich w akcji, ale fakt, że w ogóle są na zwiastunie, jest zapowiedzią tego, że będą nowym pojazdem. Na start 8 sezonu w poprzednim rozdziale kulojazdy były widoczne na ekranie wczytywania z karnetu. Do tego był tam łuk bum bum i pistolet krzemieniowy. Te przedmioty zostały dodane, ale dopiero kilka tygodni po starcie tamtego sezonu. Z przykładu kulojazdu wiemy, że nie wszystko co jest na zwiastunach od razu wejdzie do gry. Na filmiku o karnecie bojowym widać nawet miny zbliżeniowe, które jeszcze w grze nie są, ale będą. Czyli tak, helikoptery i miny zbliżeniowe wejdą do gry. Przypuszczam, że maksymalnie za 4 tygodnie. Poza tym w plikach gry Lucas doszukał się jedynej linijki tekstu, która jest wzmianką o zestawie Travisa Scotta, bardzo popularnego rapera. To wzbudziło ciekawość graczy Fortnite. Krąży teoria, że Travis może być częścią nowej serii ikon w Fortnite. Czy wejdzie jako skin? Raczej nie. Ale modka Travisa Scotta już jest bardzo prawdopodobna. Dajcie znać, którą piosenkę Travisa chcielibyście usłyszeć Fortnite. Na start tego sezonu Fortnite dodało nawet opcję wyłączenia muzyki z prawami autorskimi. Możliwe, że piosenka z emotki Zrolowany nie będzie jedyną emotką z prawami autorskimi. Lucas doszukał się też w plikach gry wzmianek o tak zwanych okrzykach. Te okrzyki to przeróżne legendarne kwestie, które zamieniły się w memy. Na przykład czy nie wiemy jednak, w jaki sposób te okrzyki wejdą do gry. Mogły to być kwestie dla graczy, które moglibyśmy wywołać w dowolnym momencie. Możliwe też, że to jakiś porzucony pomysł. A może nowa kategoria dla koła emotek? Zobaczymy. Na prawie koniec, nowy pakiet startowy. Okazało się, że skin Iris i cały jej zestaw będzie częścią pakietu startowego. Tak, te wszystkie podpowiedzi Samsunga okazały się być zmyłką, ale to nawet lepiej, ponieważ to jest pakiet startowy. O wiele więcej osób będzie miało możliwość go zdobyć bez potrzeby korzystania z lewych stronek. Pakiet startowy będzie kosztować 20 zł. W zestawie będzie ubiór Iris, jej plecak, zbierak i 600 fałdolców. Do sklepu wejdzie w ciągu tygodnia lub dwóch. Na koniec mała ciekawostka. W tym roku premierę będzie miał nowy film o Jamesie Bondzie. James Bond to James Bond. Kto nie zna agenta 007? Co ciekawe, nowy James Bond ma wyjść na początku kwietnia, czyli w połowie tego sezonu. Możliwe, że doczekamy się połączenia światów Fortnite i Jamesa Bonda. Idealnie by teraz pasował. Motyw tego sezonu to agenci. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.